Witam Was bardzo serdecznie w odcinku, w którym Wam pokażę, jak się strzela bramki z połowy. Jednak nie jest to jakiś stuprocentowy sposób na strzelanie bramki, jednak w chwili obecnej, no myślę, że około 30%, jeżeli potrenujecie, to może i nawet dojdziecie do perfekcji. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć na tą chwilę. Co najważniejsze, trzeba dać siłę na 3 i 1 trzecią paska, czasami nawet maksymalnie, tak? Zależy od pozycji, zależy jak daleko wyjdziecie od tego środka i zależy jaki zawodnik, zależy jaka noga. Także to wszystko musi się sprawdzić, bo to jest spot jednego zawodnika. I proszę bardzo, już przechodzimy do tych bramek, także zapraszam. Feel the game, my friends, feel the game. I tak to już jest niestety, jak widzicie. No i mam nadzieję, że zostanie to zabronione, tak, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski czy jakieś ważniejsze turnieje. Ja Wam mogę jedynie pomóc, żebyście wygrywali sezony, tak, czy jakieś tam inne ligi. No, jest to jakaś alternatywa. Jak widzicie, no, trzeba dojść tak. Boże, no jak widzicie, no to jest jakaś generalnie masakra, tak, no ale będzie można to wykorzystać. No przede wszystkim to nie wchodzi tak, że co strzał, no teoretycznie, no trzeba troszkę tutaj się pomęczyć i wyczuć ten moment. No przede wszystkim trzeba wręcz od razu strzelić, no i czasami warto użyć ten przycisk L2 na Xboxie, nie wiem co to będzie, to będzie LT, to czasami też daje nam moc. No musicie to wszystko wyczuć, żeby strzelać tak właśnie te bramki. No bramkarz generalnie nic nie robi w takich sytuacjach, a więc wiedz, że coś się dzieje. I no, przypomina mi się FIFA 09, tak, kiedy było podobnie w ten sposób, w ten identyczny sposób właściwie się strzelało te bramki. No ja raczej w takich meczach, no nie będę tego używał, ale... I wyniki będą chyba 15-1. No, bo będą, albo 15-15, nie, bo kto więcej no. Z połowy. I kolejna bramka właśnie, no i tak cały czas, właśnie strzeliłem słowa razem, nie. I będą wyniki 15-15, bo kto więcej bramek strzeli z połowy, nie? Od początku ten będzie wygrywał mecz albo i tak dalej, i tak dalej. No generalnie, no to ciekawe, ciekawe jest, powiem ci. Hit. No ale chyba jakiś patch wyjdzie, mam nadzieję. I zostanie to jakoś tam zablokowane. Także jak widzieliście, no... Niestety takie strzały mamy tutaj od połowy, no w prawdziwym futbolu też mamy bramki z połowy, tutaj też się zdarzają, no póki co jest to, powiedzmy, nie jest takie skuteczne, że to strzał to gol, tak, ale no 30% myślę, że to wchodzi, chociaż no robiłem to z marszu, czyli podejrzewam, że jakbym przy tym posiedział troszkę dłużej, kilkanaście minut dłużej, to no ta... Te procenty mogłyby się zwiększyć nawet do 50%, no ale nawet też z takich strzałów możecie wywalczyć jakiś rzut rożny czy coś takiego, także no coś z tej akcji możecie mieć od samego początku. No i to tyle na dzisiaj, jeżeli podobał Wam się filmik, to łapkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach, trzymajcie się.